bardzo. Dzisiaj odbywają się mistrzostwa Rybnika w narciarstwie i w snowboardzie. I postanowiłem tę okazję wykorzystać do tego, żeby po pierwsze wręczać nagrody, ale po drugie, żeby wesprzeć WOŚP i kwestować właśnie tutaj, bo tutaj przyjechała dzisiaj spora grupa rybniczan, którzy byli bardzo hojni i bardzo chętnie wrzucali do puszki. W tym roku akcja dotyczy okulistyki, także mam nadzieję, że dzięki temu wiele osób będzie mogło przejrzeć na oczy. A mój strój sportowy wynika z tego, że jak wiecie, moją pasją jest bieganie, także postanowiłem to wykorzystać i zrobić sobie dyszkę po górach. Ale już stoję tu cały przemarznięty i marzę o tym, żeby powoli kończyć. Dziękuję bardzo. Atakujemy podium. Zdecydowanie. Pierwsza trójka. Nie ma innej opcji. Rewelacyjna impreza, bawimy się świetnie. Wiatr i śnieżyca nam nie przeszkadza. Jesteśmy dzisiaj w Istebnej. Cieszymy się, że jako Decathlon mogliśmy wziąć udział w takiej cudownej inicjatywie. Niestety, jak widzicie, pogoda dzisiaj nie dopisała, natomiast gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy odważyli się sprostać tym trudnym warunkom pogodowym. No to przyjechaliśmy, żeby rywalizować. Walczymy, walczymy i zobaczymy sobie. Czwarta edycja Mistrzostw Rybnika w narciarstwie alpejskim. Super, że mogliśmy i w tym uczestniczyć i jednocześnie być partnerami. Rywalizacja, przebieranki, nie liczył się dla każdego czas, liczyła się dobra zabawa. Oby do zobaczenia w przyszłym roku. W narciarstwie i snowboardzie. Na starcie pojawiło się ponad setka uczestników, wszyscy zjechali, nikt się nie przewrócił, także mamy pełen sukces. Warunki pogodowe nie sprzyjały na początku, natomiast później już się poprawiły i było fajnie, bezpiecznie i radośnie. Mam nadzieję, że wszyscy się fajnie bawili. Do zobaczenia za rok!